Finanse firmy. Po sukcesie seminarium dla inwestorów w nieruchomości, realizowanym już od 2004 roku, e-Profit System przygotowała kolejne cykliczne, unikalne szkolenie. Tym razem dedykowane właścicielom MSP, małych i średnich przedsiębiorstw. Koncept, program i scenariusz seminarium Finanse firmy poprzedzony było kilkoma miesiącami gromadzenia i analizy danych. Odbyło się wiele rozmów z przedsiębiorcami. Badano, sprawdzano i porównywano informacje z licznych źródeł. W efekcie pracy zespołu e-Profit System powstał innowacyjny, aktualny i bardzo praktyczny produkt szkoleniowy. O nowym projekcie mówią jego twórcy, dr Andrzej Fesnak i Franciszek Staniszewski, pomysłodawcy i właściciele e-Profit System. Jako doradcy finansowi i biznesowi najczęściej mamy do czynienia z klientami, którzy należą do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te, a raczej właściciele tych firm, borykają się z płynnością finansową, stresują się z powodu nieterminowości w opłacaniu faktur przez swoich kontrahentów, irytują się z powodu przeszkód biurokratycznych, które są stawiane przez urzędników na drodze w działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich 5 lat w Polsce liczba firm, które ogłaszają niewypłacalność i z tego powodu są zamykane, spadła z 5 do 1,2 dziennie. Co mniej więcej 2 minuty jedna firma kończy swój byt. Dlaczego tak jest? Oczywiście z braku wiedzy, kompetencji biznesowej, finansowej. Tej wiedzy praktycznej w Polsce naprawdę mamy niewiele. Nie naucza się jej na wyższych uczelniach. Musisz wiedzieć, jak działa dźwignia finansowa. Musisz wiedzieć, jakie są koszty kredytu. Musisz wiedzieć, jakie są skutki finansowe Twojej decyzji. Skąd się masz tego dowiedzieć, skoro tego nikt nie uczy? Jeżeli sięgniesz do podręczników, będziesz mieć długie wywody, bardzo skomplikowane wzory finansowe i będziesz musiał dużo, dużo przeczytać. Na kursie dowiesz się w praktyczny sposób, jak przy pomocy kilku prostych współczynników badać kondycję finansową firmy. Na polskim rynku działa 3,5 miliona firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają blisko połowę produktu krajowego brutto. W roku 2007 według danych Głównego Urzędu Statystycznego zarejestrowano prawie 300 tysięcy firm, ale w tym samym roku wyrejestrowano aż 250 tysięcy. Głównym powodem zamykania działalności gospodarczej były błędne decyzje finansowe. Kiedy obejrzysz ten reportaż, prawie na pewno powstaną 3 nowe firmy, ale 2 znikną z rynku. Dlaczego tak się dzieje? Te liczby świadczą zarówno o przedsiębiorczości i indywidualizmie Polaków, jak i ich nadmiernemu optymizmowi i braku fachowej wiedzy o prowadzeniu nawet bardzo małego biznesu w warunkach znamiennych dla XXI stulecia. Prowadzenie nawet jednoosobowej firmy, a takich jest w Polsce ponad 90%, wymaga bardzo wszechstronnych umiejętności i wysokich kompetencji, zwłaszcza w zarządzaniu finansami firmy. Przyczyn niepowodzenia biznesu jest tyle, ile nieudanych biznesów, ale są też punkty wspólne. Najważniejszym z nich to brak autentycznej wiedzy o planowaniu i zarządzaniu finansami firmy. Nie sztuką jest skutecznie prowadzić biznes i pomagać innym, kiedy sprzyjają temu prawo i klimat społeczny. Sztuką jest robić to w trudnych i niesprzyjających okolicznościach, a takie obecnie mamy w Polsce. Mimo znanych wszystkim barier, w Polsce także da się odnieść sukces w biznesie. Fundamentem jest biegła, wszechstronna znajomość finansów. Jeśli Twoja firma upadła, jeśli nawet przeżyłeś wiele razy porażkę w biznesie, nie poddawaj się. Ci najwięksi i najlepsi w historii biznesu i przedsiębiorczości mieli ich często o wiele więcej niż Ty. Jeśli nie chcesz dać za wygraną i spróbować raz jeszcze, bo chcesz być bogaty i niezależny finansowo, nasze seminarium jest dla Ciebie. Jeśli jakoś dajesz sobie radę, ale nie tak miało być, jeśli Twój biznes nie przynosi tyle satysfakcji i profitów, jakie sobie zaplanowałeś, seminarium e-Profit System z finansów firmy jest tym, czego Ci potrzeba. Jeśli odniosłeś ogromny sukces w biznesie, wszystko jest ok. Sprzyja Ci szczęście. Zastanów się przez chwilę. Zbyt często ogromny i łatwy sukces usypia naszą czujność i kreatywność. Zaczynamy lekceważyć potencjalne trudności, a nawet groźbę niespodziewanego upadku. Jeśli nie chcesz nieoczekiwanych kłopotów, ale dalszego rozwoju i kolejnych zakończonych sukcesem projektów, seminarium e-Profit System z finansów firmy jest tym, w czym z pewnością powinieneś wziąć udział.